doktor Endo nas w końcu uczynił ze mnie człowieka locha. Jeżeli chcesz, to przejdę się z wami przez chwileczkę. Dziura powrotu znajduje się tam. Skoczcie do niej i wyjdźcie. Tak, trzeba się kierować teraz tędy, tak, mamy dwie dziury do tamtej z prawej strony, nie mamy jeszcze dostępu, tylko do tej tutaj dziury, która jest zwana dziurą powrotu. Skoczcie z całą swoją odwagą. Ła, widzicie, to są kolejne przeciwnicy, no jak mówię, których spotkaliśmy no, na stronie Księżyca. I już się bałem no, atakować z tyłu, bo byli całkiem blisko. Okej, mamy robopompę, mamy hydrant. Ja osobiście bardziej wolę się na początku pozbyć się robopompy. No i Ness nie musiał spudłować. Oczywiście teraz to będzie dużo łatwiejsze się ich pozbycie, gdyż mamy po pierwsze więcej członków w drużynie. No i po drugie wszyscy u nas mają oczywiście więcej, no... znaczy lepsze levele, lepsze statystyki. No i miazga od Pauli. I także hydrant nam padł. No i kolejny prezent, w nim mamy co? O, kapsułka inteligencji, no może się to przyda drzewowi. Zresztą sprawdzę jeszcze, ile drzew ma w ogóle ma inteligencji. A, 43, jak mówię, no trochę mi zależy na tym, żeby jednak drzew, jak mówię, żeby miał już tej inteligencji 45, żeby naprawił tą całą bazukę zniszczoną, żeby z tego powstała ciężka bazuka, bo jak mówię, jest to świetny przedmiot i wam się przyda nawet do końca gry. Ale muszę się znowu czegoś pozbyć, żeby móc tą całą kapsułkę inteligencji ze sobą wziąć, żeby drzew mógł ją zażyć. Znaczy, byłoby mi trochę łatwiej, gdyby ten cały pluszowy miśmi już się rozprął. Jednak właściwie było mało walk, więc no cóż. Wiecie co, albo nie pozbędę się, tylko zjem podwójny hamburger. Zresztą Paula nie jest w idealnym stanie. Zaraz daj to Jeffowi. I już ma, tak, ma inteligencji 44. Na 44 poziomie, okej. Więc zejdźmy jeszcze na dół. No i w końcu wyjście. I tak, kiedy wyjdziemy, oczywiście, człowiek Lok będzie za nami chodził. Będzie nas także wspierał podczas walk. I tak się składa ten gość, podczas walk będzie wam, znaczy będzie nie wam, tylko przeciwnikom zadawał naprawdę duże obrażenia fizyczne, naprawdę, jak mówię, ogromne. Tam jakieś nawet chyba 400 punktów zdrowia, coś takiego, takie jedno uderzenie. Także on potrafi unieruchamiać przeciwników podczas walki, więc jak mówię ogólnie, znaczy mimo, że będzie on z wami chodził tylko przez chwilę, to jednak jest to naprawdę przydatny człowiek, znaczy przydatny członek waszej drużyny. No i także nie ma on swojego paska zdrowia, więc on właściwie no, jest tak jakby nieśmiertelny, on nigdy w walce nie oberwi. No tak w ogóle jeszcze mamy przecież swojego pluszowego misia, którego jednak chyba nie widzimy. Wow! I znowu się bałem ataku od tyłu, bo tak mnie to UFO zaatakowało od lewej strony. Ok, mamy jedno UFO wysokiej klasy i mamy także ośmiorni bota Marudera. Jak mówię, liczę na to, że człowiek Lok zada im naprawdę, jak mówię, ogromne obrażenia. O, i teraz mi rozpluli misia. Nie można było wcześniej. O, UFO jest unieruchomione. O, trochę się to UFO utrzymywało przez jakiś czas. Teraz promień od ośmiorni bota. I widzicie, 404 punkty! Zabrał tyle punktów... ośmiorni botowi atak człowieka locha. O, i każdy ma tyle doświadczenia, wow. Takim dużo, ale ciągle żadnego level up. Kurczę, długo bez tego, znaczy przy tym level, znaczy przy dzisiejszym let's playu w ogóle, no już przez długi czas w ogóle żadnych level upów nie było. Ok, więcej kosmitów. Znaczy dobrze się zachowałem, że stałem w miejscu, a nie wrzałem się tam w prawo czy w lewo, bo znowu byłby atak od tyłu, coś takiego. Znaczy kurczę, bardzo chętnie, jak mówię, użyłbym rokowania Alfa albo Beta nawet, albo tam Gamma, wiadomo, bo tam chyba nawet już Gamma ma S. Ale no po prostu te UFO wysokiej klasy, one jak mówię, one mają to samo tarcze i się trochę właśnie o to boję, że mogą z niej skorzystać. Jeżeli tak tutaj walczy, no naprawdę ten człowiek Lok jest, jak mówię, ogromnym ułatwieniem. Chociaż
wiesz, tak się zastanawiam właśnie, czy jest to tarcza fizyczna czy psychiczna? Nie widzę, że jest psychiczna chyba, no bo coś tam pisało, coś takiego, nie wiem nawet sam. O, teraz dopiero zauważyłem, że Jeff powoli traci zdrowie, także Paula, więc no... No, trochę jednak podchodzę lekkomyślnie do tej walki, więc jednak uzdrowię Jeffa. Beta? Paula, ty może... Pamiętam, że chyba 8 nie, bo ty jest słaby na ogień, więc ogień beta. Tak, mimo że to jest tylko jeden przeciwnik, ale mimo tego jednak spróbuję. I może Jeff niech próbuje wystać zdrowie, żeby jednak nie zginął w razie czego. No, okej. O, Paula mi ginie, Paula mi ginie! O, Paula mi poginęła. Tak, pierwsza śmierć w tym let's playu. Paula nam poginęła w tej walce. Jak mówię, no do tej walki podszedłem chyba zbyt lekkomyślnie. No i Ness, level 50, ofensywa o 1, punkty zdrowa 3, punkty psychiczne o 1. Jeff, level 45, punkty zdrowa o 1. No ale Paula no z tego nie skorzystała, to widzicie, że tam no jest właśnie za Jeffem, teraz zamieniła się w takiego aniołka. Oj, Jeff mi jeszcze cierpi na udar słoneczny, jejku, Jeff, oszczędź mi kurczę tego samego wysiłku i pozwól mi tylko przywrócić Paulę do zdrowia. Zresztą jak widzicie, mamy mnóstwo kubków życiowych nudli. Więc całe szczęście, no nie musimy się aż tak bać o to, że Paula na zawsze nam poginie. Albo przynajmniej na jakiś naprawdę długi czas. Okej, tak w ogóle nie powiedziałem wam, że trzeba z tym gościem iść na południe. O, też wam nie powiedziałem, że właściwie muzyka, która teraz leci, kiedy chodzimy z człowiekiem lochem. Znaczy, te perkusje, właściwie one są zaczerpnięte, tak się składa, zgadliście to pewnie, z kolejnego kawałka od Beatlesów, konkretnie od Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. A czy jest to krótki kawałek i te perkusje są zaczerpnięte z początku tego kawałka głównie, bo tam najlepiej te perkusje słychać, naprawdę możecie sobie to wysłuchać i zobaczycie uderzające podobieństwo pomiędzy perkusjami w kawałku Beatlesów i w kawałku, który leci teraz w tej chwili. Czyli macie już kolejne nawiązanie do właśnie Beatlesów. Gra! O nie! Jestem... Znaczy, utknąłem w palmowych drzewach. Nie mogę się ruszyć! Jeżeli mogę się ruszyć, to w porządku. Więc trochę mnie to smuci, ale muszę się pożegnać w moim miejscu wiecznego odpoczynku. To ledwo co wygląda, jakby żebyś tam utknął. Serio, ale nie panikuj, tak. Nagle tam jakieś UFO zniknęło, mamy tego gościa jakiegoś z włócznią, jakieś plemię. Straszne miejsce, nazywane głęboko ciemnością, znajduje się po drugiej stronie rzeki. Potwory są bardzo silne i mogą stracić swoje zdrowie poprzez chodzenie po bagnie. Chcesz przejść przez rzekę? Nawet jeżeli wiesz, że jest to głupi pomysł? Czemu bym nie chciał? To bagno nie ma dna. Nawet jeżeli pływasz, to zostaniesz wciągnięty. Jestem trochę inna historia, gdybyś miał ze sobą łódź podwodną. No cóż. No i cóż, no... Łódź podwodna, skąd my nagle weźmiemy łódź podwodną? Doskonałe pytanie. Przy okazji może niech nas coś zje znowu. Czekaj, Paula ma chyba jeszcze tak proteinowe napoje. Tam mamy UFO, nic więcej, więc chyba, że pogadamy może z człowiekiem lochem. Łódź podwodna? Wierzę, że mam jedną w swojej kolekcji starych maszyn. Proszę wejdźcie. Jeszcze raz musimy przechodzić przez to samo. No, prawie. O, przy okazji, jak mówię, zadzwonię do Skarbu Express, żeby pozbyć się, jak mówię, tych zbędnych, naprawdę zbędnych przedmiotów. Osobiście obstawiam, że jest to protoplazma, bo ona od nas ucieka, a nie walczy z nami. Tak, 6 punktów doświadczenia dla każdego członka naszej drużyny. Jest to no, zdecydowanie protoplazma. A ja cały czas jeszcze no, czekam na Escargo Express, który nagle wziął się z góry, czy tam skąd. Witam tutaj, Escargo Express! Koszt tego wszystkiego to tam będzie 18 dolców jak zwykle. Więc co chcesz, żebym wziął? Więc po pierwsze, weź ten przeklęty laserowy pistolecik. Po drugie, weź może... Co by tu
miejsce, żeby mu dać. Oznaka Frankina oczywiście nie. Zupa z Krakena nie. Zupa z Mokei nie. Świński nos nie. Jastrzębie oko nam się jeszcze przyda. Ale to właściwie to... Ej, naprawdę myślałem, że mam trochę więcej tego zbędnego... tych zbędnych rupieci. Ale się okazuje jednak, że nie. No cóż, najwyżej ta strata 18 dowców tylko na to, żeby on tylko to wziął od nas. Zresztą to i tak będzie dla nas jednak no, takie ułatwienie. Więc znowu się musimy tak jakby iść i znowu... Kolejna droga. Właśnie tędy się skręcało w lewo. Przynajmniej no, czytanie tabliczek mamy z głowy, więc to wszystko nam no, minie raczej no, dużo szybciej. Teraz pamiętam, że to tędy się szło. O, no, taksówkę. Oj, patrzcie, żółta łódź podwodna, kolejne oczywiście nawiązanie do Beatlesów. We all live in the yellow submarine. Jak mówię, w tej grze kryje się mnóstwo nawiązań do Beatlesów, to jest no, kolejne, które no, właśnie wam wychwyciłem. Teraz ten się szło chyba dołem, bo pamiętam, że to się szło koło pępka. Dlaczego jednak ten gość nie ma? W tej formie, w której teraz jest. O! Dwa muki i motyl. O, nie była tak od tyłu, no cóż. Okej, dwa muki. Teraz historia może być trochę inna niż z pojedynczym. No, może jednak nie, skoro pala znowu mi miazgę zarzuca. O, co mamy hipnoza 2? Drzew nam usnął. Mogło być gorzej, ale no... Wiecie. No właściwie to poza tym uśpieniem nic nam nie zrobili. No, Paula jeszcze żadnego level upa nie ma. No niestety, no jak mówię, straciła tą okazję, no kiedy po prostu zginęła w walce tam z tym ośmiornym botem i dwoma UFO wysokiej klasy. Jak mówię, do tamtej walki podszedłem trochę zbyt, tak jakby, no po prostu lekceważąco. Co to było? A, psychiczny karmel, więc no mogę go wziąć. Tu była pigułka, więc wiecie, jak mówię, wiecie co o tym przedmiocie sądzę, zostawiam go w spokoju. Nie chcę tego, tu mamy to całe pseudo zoo. Które jest pseudo przede wszystkim, bo oprócz zwierząt są tu jeszcze te całe kupy. Okej, jesteśmy już na szczycie. Pogadajmy jeszcze tutaj może z nim, może on tam coś powie ważnego. No, jeszcze tam nie doszliśmy do tamtej łodzi podwodnej. Mam starą łódź podwodną gdzieś z tyłu lochów. Może zostać użyta do przepłynięcia przez rzekę. Tam z kolei te sprawy znajduje się wyjście pożegnania. Zabierze ono was do łodzi podwodnej. Tylko nie pomylcie się przy tym, którym wyjściem wyjdziecie. Musicie wziąć wyjście w pożegnanie. Mam nadzieję, że znowu się wkrótce spotkamy. Tak, widzimy nagle, że w jakimś magicznym sposobem ta tabliczka tutaj nagle zmieniła położenie. I mamy tak, wyjście pożegnania. Któregoś dnia powinieneś wejść z odwagą. Wszystko z odwagą, na kurczę. A czemu nie tam, nie z mądrością i przyjaźnią, bo tam jeszcze były tam, prawda, trzy tam, prawda, rzeczy o szczególnie najwyższym znaczeniu. Okej, kolejny prezent, którego jeszcze nie odkryliśmy, mamy... O, talizman, nowa wstęga dla Pauli. I to chyba leciało, nie, to leciało do innych. Okej, mamy podniesienie defensywy o 10. I szczęśliwej monety mogę się pozbyć, zresztą nie jest ona chyba aż tak właściwie... Nie kosztuje ona aż tak dużo, więc mogę jak mówię, się pozbyć. Jejku, jeszcze mnóstwo prezentów. Ja tak od tyłu! O, i zwycięstwo automatyczne. Z dwoma protoplazmami. Świetnie. Oj, prezent? Ciastko! Znowu ciastko. Nie, zjedz to. Tam tak pominę, bo nie chce mi się walczyć. Mamy kolejny telefon. A może jeszcze jakieś tabliczki? Co tu mamy? Kolekcja starych maszyn. To jest moje ukryte tajemnicze hobby. Ceglana droga. Co tu mamy? Taksówka bez silnika. Piękna, mimo tego, że nawet nie może odpalić.